Witam serdecznie po tej stronie Paweł Raczkowski, Nasza Wyspa, w cyklu programów Pogadajmy na temat nieruchomości. Jeszcze czekam w tym momencie na kilka osób, które wejdzie tutaj bezpośrednio do nas na live'a. Chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy już są w tym momencie. Dajcie łapki do góry. Więc zacznijmy, pójdźmy powoli do przodu. Chciałbym porozmawiać przez najbliższe parę tygodni. Mam przygotowanych około 15 tematów na temat nieruchomości. Nieruchomości są bardzo bliskie mojemu sercu, z tego względu, że jest to związane jak najbardziej z moim biznesem. Więc chciałbym dla Państwa specjalnie omówić dostarczyć sporą ilość informacji na temat nieruchomości. Czyli w jaki sposób inwestować w nieruchomości, w jaki sposób zarobić na nieruchomościach. I dzisiaj przygotowałem takiego krótkiego live'a, aby omówić dokładnie, jak dodać value do każdej nieruchomości. W jaki sposób zwiększyć wartość nieruchomości po zakupie, czy już w tym momencie są Państwo właścicielami nieruchomości, jak dodać value do tej nieruchomości. Więc zacznijmy. Witam wszystkich jeszcze raz. Pierwszym i można powiedzieć najprostszym sposobem, co jest najczęściej w tym momencie stosowanym, to jest dodanie odpowiedniej przybudówki, tak zwanego extension. Jak widzimy tutaj na załączonym obrazku, można zrobić to na dwa różne sposoby. Pierwszy sposób to jest, można dodać, znaczy dobudować extension bez zezwolenia. Co to znaczy bezpośrednio bez zezwolenia? To w tym momencie to się nazywa tutaj na terenie Anglii Permit Development Rights. Czyli mamy prawo dobudować sobie extension tylko przy pomocy Building Control, czyli tak zwanego czarty surveyora, który sprawdzi nam, czy ta nieruchomość, czy te dobudowane extension będzie bezpieczne ogólnie. Więc nie będziemy musieli się ubiegać o planning permission do Cansidu. I możemy to już na oko sprawdzić, jakie są odpowiednie wymogi. Jak tutaj widzimy na załączonym rysunku, nieruchomość nie może być większa niż do połowy ogrodu, musi mieć odpowiednią wysokość. Te wszystkie rzeczy będę omawiał w późniejszym czasie na następnych spotkaniach. Więc jeżeli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania związane z Permit Development Rights, proszę zadawać, wyślę Wam w całości, co musicie spełnić, żeby się nie ubiegać o Planning Permission. Kolejną opcją dodania value do nieruchomości to jest loft. I jak tutaj widzimy, loft to jest jakby przybudówka ogólnie na dachu. I jest możliwość otrzymania też, wybudowania takiego loftu bez pozwolenia i do 40 kubików, jeśli chodzi o 40 metrów sześciennych dla domów w zabudowie szeregowej i 50 metrów sześciennych dla domów wolno stojących. I też mamy prawo sobie bez żadnego zezwolenia, tylko przy pomocy Building Control dobudować właśnie taki loft. Kolejną możliwością to jest piwnica. Tutaj już najczęściej, żeby dodać oczywiście value do nieruchomości, jest piwnica. Tutaj tutaj już najczęściej będą potrzebne zezwolenie od Cansilu, a także trzeba pamiętać, tak jak w każdym innym wypadku, że musimy mieć zezwolenia od sąsiadów, czyli tak zwany Party Wall Agreement, gdzie jest o wiele lepiej te zezwolenie nabyć o wiele wcześniej, nawet jeśli zaczniemy budować. Z tego względu, że można powiedzieć, że sąsiedzi mogą na tym zarobić dobre pieniądze, jeżeli w czasie budowy mogą nawet wstrzymać Waszą budowę z tego powodu, że nie macie właśnie takiego pozwolenia jak Party Wall Agreement. Kolejnym elementem, jeżeli ktoś będzie chciał więcej wiedzieć na temat właśnie basementów lub legislation związanych w jaki sposób budować, to będziemy to omawiać w następnych etapach bardziej szczegółowo. Kolejną możliwością dodania value do nieruchomości to jest konserwatorium, czyli tak zwana oranżeria. I tutaj jest to bardzo ciekawa opcja, bo możecie dobudować ogólnie sobie taką oranżaterię
bez żadnych zezwoleń ogólnie. Musicie się trzymać odpowiednich wymogów związanych właśnie z tą oranżerią, czy tak zwanym konserwatorium po angielsku, ale to już wszystko w tym elemencie będzie zależało do Was. I najczęściej jest to na bardzo małych fundamentach budowane, można powiedzieć parę levelów cegieł i wykończone najczęściej plastikiem, oknami w koło, jak widzimy na załączonych rysunkach. Kolejną możliwością dodania volume do nieruchomości to jest przekształcenie już istniejącego garażu na pokój, a nawet dobudowanie ogólnie kolejnego piętra. Ale że jeżeli mamy z boku, jak tutaj pokażę Wam na załączonym rysunku ogólnie, czyli jest garaż i na tym do tego garażu ogólnie możemy dobudować następne piętro, ale tylko wtedy, gdy zrobimy underpinning ogólnie pod fundamentami. Najczęściej, jeżeli chodzi o conversion garażu, będzie wymagało planning permission. W niektórych wypadkach możemy też rzucić do permit development rights, ale to trzeba sprawdzić z lokalnym councilem. Mam nadzieję, że dostarczone wiadomości, które Wam tutaj mówię, pomogą Wam w rozbudowie własnego domu lub dodaniu volume do własnego domu. Kolejnym elementem, gdzie możemy dodać volume do swojej nieruchomości, to będzie wybudowanie tak zwanego granny annex, czyli granny house. Czyli ten dom, to jest najczęściej dom jednostojący, może być z łazienką i z kuchnią. Nie może być on wynajmowany natomiast na dłuższy okres niż 9 miesięcy. A dlaczego się nazywa Granny House? Z tego względu, że to jest tak zwany dom dla babci lub dla kogoś z rodziny, który chce mieszkać oddzielnie. Na Granny House będziemy musieli się ubiegać o planning permission najczęściej w większości kancelarii. Kolejnym elementem, którym możemy też wybudować ogólnie na tym domu, to są tak zwane tiny houses. I te tiny houses to są tak zwane karawany, czy domy na kółkach. Tutaj mam przygotowany dla Was taki drobny slajd, żebyście sobie zobaczyli. I tutaj, jeżeli chodzi o granny houses, nie potrzebujemy planning permission. Z tego względu, że nie podlega to można powiedzieć, building regulation. Jest to traktowane jako pojazd, czyli możemy to postawić na swoim własnym ogródku ogólnie i stosować się do Code Roads. Więc nie musimy się ubiegać o żadne pozwolenie. Też musimy pamiętać, to jest związane między innymi z tak zwanym Gypsy Travel Legislation. Czyli ten dom teoretycznie musi się przemieszczać ogólnie z jednego miejsca do drugiego co 28 dni. Ja mówię teoretycznie z tego względu, że nikt nie jest w stanie Wam sprawdzić na ogródku, co się dzieje z waszym domem. Jeżeli byśmy chcieli na stałe postawić natomiast ten tiny house i podnajmować go, to byśmy musieli się ubiegać w danym momencie o pozwolenie. Ok, kolejną możliwością dodania wartości do waszego zakupionego domu, to jak widzimy tutaj na rysunkach, gdy mamy możliwość wjechania ogólnie z boku domu, jak na załączonym jednym rysunku, i jest wystarczająca ilość miejsca, żeby przejechał w skrócie fire truck. Czyli 4,2 metra, jest możliwość ubiegania się, na to do tego jest wymagane planning permission, tak zwanego mojego bungalow. I tutaj najczęściej, gdy ten bungalow jest budowany, trzeba by było rozdzielić land title, żeby można było sprzedać osobno tą nieruchomość. Na pewno doda to olbrzymią wartość do domu. Kolejnym sposobem dodania wartości do domu to jest rozdzielenie tego domu na flaty. I tutaj najczęściej już jest wymagane planning permission,
czyli trzeba złożyć do lokalnego kancilu, żeby rozdzielić ogólnie adresy. Najczęściej widzimy to, gdy adres ma na przykład 5 i jest A i B, czyli jest, można powiedzieć, wejście do domu, może być mała klatka schodowa i wchodzi się do jednego mieszkania na dole, gdzie ten dom posiada ogólnie ogród, i drugi, tak zwany masonet, czyli do góry. Kolejnym sposobem dodania wartości do domu to jest też tak zwane HMO, Home Multi-Let Occupation. Czyli jesteśmy w stanie rozdzielić wszystkie pokoje, można powiedzieć, na to, żeby były one przystosowane. Jest to HMO, musi mieć odpowiednią licencję też z kancilu, które opłaca się rocznie. Ale wtedy jest możliwość wynajmowania ogólnie osobnego pokoju dla jednego householdu ogólnie, czyli można powiedzieć, dla jednej osoby, która, czy dla kilku różnych osób, które nie są w jednej rodzinie. Dlatego się to nazywa HMO, Home Multi-Let Occupation. Normalnie, jeżeli byśmy chcieli podnająć swój dom dla rodziny, nie ma najmniejszego problemu, ale jakbyśmy chcieli umieścić ogólnie cztery różne osoby, które się nie znają, to w tym momencie od strony legalnej powinno być to przekształcone w HMO, czyli Home Multi-Let Occupation. Kolejnym sposobem dodania wartości do swojego domu to jest przekształcenie domu na service apartment, czyli na wynajem na krótkie okresy. Takim bardzo dobrym przykładem to jest między innymi w tym momencie Airbnb. Jest to zaczyna być bardzo popularne. Jest to wynajmowane najczęściej na kilka dni, może 2-3 dni w miesiącu, lub 3-4 dni lub jeden tydzień. Wymaga w później, bo jeżeli byśmy chcieli przekształcić taki dom właśnie w typowo service apartment, to wymaga to przekształcenia na odpowiednią licencję, i to jest na licencję C3, czyli z budynku residential przekształcamy ten budynek tak zwany na commercial, i wtedy już nie płacimy ogólnie w service apartment council taxu, tylko zaczynamy płacić business rate. Czyli jest to jakby całkiem inna forma. W niektórych wypadkach, jeżeli jest bardzo dobrze przeliczone, jesteśmy w stanie dodać dość dobre volume i sprzedać ten dom ogólnie jako biznes. Pokrótce przedstawiłem Wam kilka sposobów dodania volume do nieruchomości. Chciałem to zrobić w jak najszybszym tempie, żebyście zobaczyli, że jest sporo różnego rodzaju pomysłów, jak można dodać volume do domu. Bym był niesamowicie wdzięczny, żeby wszystkie osoby komentowały. Może jesteście zainteresowani ogólnie jakimś tematem bardziej dogłębnie, żebym mógł go przedstawić i rozwinąć w następnym Facebook Live'ie troszeczkę dłużej. Będę wdzięczny za komentarze. Jeżeli ktoś ma jeszcze w tym momencie jakikolwiek komentarz, jeżeli jestem na live'ie, jeszcze chwileczkę poczekam, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Jeżeli nie, chciałbym w późniejszym czasie kontynuować to raz w tygodniu. Chciałbym, żebyście wzięli pełen udział ogólnie w tej mojej rozmowie. Dzisiaj serdecznie wszystkim dziękuję. Też wszystkie osoby, które będą słuchały to w późniejszym czasie, proszę komentować na dole. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, Paweł Raczkowski. Życzę przede wszystkim miłego, cudownego i fantastycznego popołudnia. Krótko na temat, zwięźle, do usłyszenia.